Cześć! Wszystkim! Zalej mnie. Zalej mnie. Wszystkim. Nie. 他没有看我的脸，他在抓我的腿。 哦， 因为你。 Cześć wam. Dzisiaj idziemy do Longqingxia. Zapraszam. Dawid to Spanię. Już. Cześć! Idziemy kupić bilet. Pokaż bilet. No super. Idziemy? Kto tam? Hipopotam. Uwaga! Tu jest gruby pies. Nazywa się Dawida Grubasiak. Co tam nagrywasz? Cześć, Grubasiak. O nie, cześć, Kudzielcu. Janka nam kupiła bilety teraz na kolejkę linową i przejedziemy się na górę. Co się kapisz? No co, no patrzę sobie. Bardzo trzymaliśmy się. Mama. Boisz się? No i co? No i co ty? No i kto ci kazał tym jechać? Nie rozumiem. Nie rozumiesz? To dobrze. Spadaj. Nie. Idź sobie. No nie mogę teraz wyjść. Co mam teraz wyjść? Kolejką na górę wjechaliśmy, ale teraz mamy jakieś przejście przez skały. Nie wiem, czy w ogóle dam radę. Chyba się przycisnę. Co jesz, grubasku? No, a teraz sytuacja jak z każdego autobusu miejskiego w Pekinie, zwłaszcza tych piętrowych. Dajcie nam suba i łapkę w górę. Thank you.
Okazuje się, że tutaj na szczycie mamy kolejną bardzo ładną świątynię, taoistyczną. A tutaj mamy magiczne źródełko, które podobno nawet podczas największej suszy nie wysycha i ma właściwości lecznicze i odmładzające. O, właśnie tutaj. I znowu przyszedł ten czas, że mamy chińskie wchodzenie pod górę, czyli wszystko po schodach. Ale się nie poddajemy, już jesteśmy trochę zmachani, ale nie jest to na pewno taka wspinaczka jak w poprzednim filmie, który możecie zobaczyć pewnie tu, albo tu, nie wiem. I cóż, idziemy dalej. Doszliśmy na szczyt, co przed chwilą widzieliście. Teraz lecimy na dół, bo trzeba będzie znaleźć jakiś autobus do miasta. Znowu 3 godziny z powrotem do Pekinu. Ale tak jak i ostatnio, Qinglongxia jest tanio, więc zawsze można dojechać. Jeżeli komuś nie zależy super na czasie, a nam nie zależy, więc jest spoko wybrać właśnie transport miejski. Można zobaczyć pekiński koloryt pekińskich mieszkańców dziwiących się na białasa. I zawsze po prostu... No, mieć miły czas w autobusie. Wejściówka tutaj kosztowała 40 juanów i kolejka linowa 50 za wjazd i zjazd. Jeżeli byśmy chcieli przepłynąć się dodatkowo łodzią, to dodatkowo jeszcze trzeba doliczyć 100 juanów. Ale myślę, że całkiem ładnie tutaj jest, więc warto się tutaj wybrać, nawet jeżeli nie chce się pływać tą łodzią. To jest jaskinia sztuki wiatru Baihuadong. Idziemy. No kochani, trzeba przyznać, że jaskinia stu kwiatów robi ogromne wrażenie. Przecież tutaj są same sztuczne kwiaty. Jakieś drzewka. No jakbym miał za to jeszcze zapłacić pieniądze. O, zobaczcie, jakaś wioska zimowa. Jakbym miał jeszcze za to zapłacić pieniądze, no to chyba bym się powiesił. Jedziemy właśnie na dół i to już wszystko na dzisiaj. Janeczka, podoba Ci się? Tak. Podoba Ci się, tak? No i super. Mam nadzieję, że Wam też się podobało, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć wszystkim. Chyba.